No siemanko, witajcie, dzisiaj unboxing lampa pierścieniowa. Co mnie skłoniło, że tą lampę pierścieniową kupić, w sumie to nic. Natomiast naszła mnie potrzeba kupienia jakiejś lampy, ponieważ już wam pokazuję. Normalnie to elegancko miałem tą lampeczkę i ogólnie się spisywała bardzo dobrze. Bardzo możliwe, że miała 10 albo więcej nawet lat. Natomiast co się stało? Podczas oświetlenia pokoju strzeliła żarówka. No to okazało się, że trzeba po prostu nową żarówkę założyć. Natomiast założyło się jedno, założyło się drugą, trzecią. Nic. Gdzieś musiało wyrypnąć porządnie, że w ogóle nie działa. Także no niestety musiałem się pozbyć. A ogólnie jak były jakieś filmy z kamerką czy coś, to właśnie ta lampa oświetlała mnie. Tylko nie oświetlała mnie prosto we mnie, tylko oświetlała tak elegancko ścianę i tak się fajnie światło odbijało. Natomiast przyszła potrzeba, normalnie sobie zakupiłem, tak jak mówię, lampę pierścieniową. Mamy tu wpaczuskę i co jest ciekawe, są obeleczki. Bo już słychać jak szczeleści, także elegancko, co można tam popykać ładnie, elegancko. Także zaraz będziemy oczywiście rozpakowywać i będziemy się bawić, bo to nie wiem jak to będzie wyglądało, co i jak. Ale może jakieś porównanie będzie, zobaczymy. Natomiast pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, oczywiście tam na dole kliknijcie, żeby wam się oczywiście przycisk z czerwonego zrobił na szary. I też pamiętaj, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A my przejdźmy dalej, będziemy rozpakowywać, będziemy poznawać, co to jest dokładnie za ta lampa. Bo tylko tak widziałem, że ona tam stoi czy coś i świeci, jest okrągła, ale co, jak, to będziemy działać. No i już jestem w pozycji takiej siedzącej, kucającej. Ogólnie mogę się w kadrze nie mieścić, ale to nie chodzi o mnie, tylko szczególnie właśnie o tą paczkę, żeby tam poznać, zobaczyć co tam jest. I oczywiście, żeby się nie popsuło, żeby coś tutaj po prostu przez przypadek nie rozwalił. Także rozpakowujemy, oczywiście przyspieszone tempo, jakaś muzyczka w tle i lecimy. Dobra, nie? Już byśmy ogólnie mieli jakiś pierwszy krok za nami. Mamy tu już jakieś gniazdko, tutaj kontakt, wszystko. Zobaczymy, jak to będzie spersonalizowane, jak to będzie wszystko miało wyglądać dalej. Natomiast tutaj to wydaje mi się, że czasem mogą być te nóżki, ten statyw jakby. No i rzeczywiście to jest to. Także to możemy myk, tuk, se pukło elegancko. Więc statyw ogólnie chyba max może sięgać 2,10 m, coś takiego. Więc statyw sobie odkładamy na chwilę na bok. No i tutaj mamy główne właśnie ten lampę pierścieniową, którą muszę teraz uważać, żeby nie uszkodzić. Tu coś jest niby. Jakoś kurde muszę delikatnie, bo ja za chwilę to rozwalę i będzie. No i jakoś doszedłem. No. Może jakimś innym sposobem, ale jakoś jest. Także wyciągaj mi to. To tam właśnie było pokazane, że to właśnie w jakiejś torbie będzie. Torba jest, można sobie wziąć do szkoły, w plecach nosić, wszystko jest do dyspozycji. To są uchwyty, bo to uchwyty na telefon. I tu już by tak naprawdę było wszystko. Więc dobra, jakiś etap byśmy mieli już połączony. I tak, tu jest ta lampa cała, która jest dosyć duża. Dobra, czekaj. To jest to, żebym teraz... Czy coś tu jeszcze w środku jest? Nie ma. Tutaj sobie możemy plecak do szkoły sobie wziąć. Bąbelki wyciągnij. Alright. No i się nam trochę zrobiło zamieszania. Trochę jest tutaj... Będzie później co sprzątać, jakoś to będzie teraz funkcjonować, bo ogólnie tak z początku, no to wiecie, to chyba tylko jest biała ta lampa, więc normalnie to tak, o, to wygląda jakby to była klapa od CD-sa, nie? Ale to tak, może przypomina, ale tak nie do końca, jak to będzie oświetlone, to też zupełnie jakiś inny temat. Także dobra, nie wiem czy ja to teraz poskładam, czy jak, zobaczycie, możliwe, że efekt jakby końcowy, bo tu mi się wydaje, że tylko podłączę sobie statyw to i za chwilę będę miał gotowe, także zaraz widzimy się już z pełnym kompletem.
No już jestem z powrotem, udało mi się jakoś zamontować. Trochę były problemy, bo to jakieś wtyczki inne niż zawsze były, zamiast takich do kontaktu, to w ogóle kosmiczne rzeczy, ale jakoś udało mi się połączyć to wszystko i ogólnie takie zestawy tych telefonów, tych właśnie wkładów na telefony to są trzy, że możemy trzy pomieścić właśnie tu, gdzie macie. Ja aktualnie mam teraz telefon właśnie w tej lampie całej pierścieniowej, ale jeszcze nie włączony, nie mam włączonego tego efektu. Natomiast przed chwilą sobie zrobię taką próbę, chwilę tylko nagrałem i wam powiem, że efekt jest dosyć taki konkretny, bym powiedział. Powiem wam szczerze, że jak nagrywałem, to wydawało mi się, że wszystko jest normalnie, bo to tak, wiecie, tu daję po oczach to, a coś dopiero patrzę we filmie i zupełnie co innego. Jest tutaj oczywiście modyfikacja jasności mała, duża oraz też barwy ciepłe, zimne. Dopiero też będę razem z wami to przeżywał właśnie podczas oglądania, jeżeli sobie będę oglądał właśnie ten film, który właśnie teraz tutaj transmituję, to sobie właśnie obczaję, jak to wygląda, jak właśnie wygląda na każdej z tych barw, bo to jest dosyć ciekawy temat. Więc aktualnie tu jest włączona lampa w pokoju, natomiast teraz wyłączam lampę z pokoju, myk. Teraz jest ogólnie bez lampy, nie? Także widzicie efekt i powiem wam, teraz efekt też nie jest zły, bo widzicie mnie w sumie wyraźnie, jeszcze wiecie, tam jest dzień, widać przez okno, chyba nawet słyszycie. Traktory jeżdżają, samochody, nie wiem czy to słychać czy nie. I ogólnie jeszcze jasność daje, także widzicie, jest dobrze. Ogólnie wam powiem, że jak tak się patrzy w telefon, to nawet jak masz na maksa jasność, to aż tak nie razi w oczy, żeby tak, wiecie, zamykać czy coś. Jak się skupiasz w tym telefon, to jest spoko. I ogólnie to mi się wydaje, że to będę miał tę lampę pierścieniową tak przed monitorem, coś takiego. Zobaczymy, ogólnie jeszcze do tego po prostu nie doszedłem, tylko chciałem to połączyć, zobaczyć w innym miejscu, jak to wygląda. Więc teraz będzie efekt, włączam, tak, z lewej strony włączam. I patrzcie, to jest na maksa. Ja nie widzę jeszcze różnicy u mnie. U mnie po prostu widzicie, jakbyście byli za mgłą, nie? Więc też mi się podoba właśnie, że oczywiście jest to lampa pierścieniowa, także na oczach będę miał właśnie takie pierścienie i do tego właśnie jest modyfikacja elegancka barw, także to chyba się jedzie w tą stronę. No właśnie, jedziemy w coraz bardziej ciepłą. Teraz jest powiedzmy naturalna. Jedziemy nadal i to jest najbardziej efekt cieplny. Nie wiem jak wyglądam, ale pewnie to jest jakoś pomarańczowo, coś takiego. Ja chyba zostaję przy zimnej barwie, tak mi się wydaje, że zimne jest nawet spoko, więc sami możecie ocenić, jak lampa przedstawia mnie, czy jest efekt, bo powiem wam, że efekt jest dosyć konkretny. I lepiej patrzeć w telefon, bo jak chwilę zetnę na pierścień, to wtedy no, można tak troszeczkę oślepnąć, więc lepiej kontaktować na telefon. Tylko to jest dosyć ciekawe, bo ja widzę was jakby za mgłą i jednocześnie jeszcze nie dość, że siebie widzę, to jeszcze jest drugie moje odbicie, tak jakby dwa razy siebie widzę, nie? Także ciekawie. Więc też możecie oczywiście dać znać, która barwa wam najbardziej odpowiada, czy normalna, czy zimna, czy może właśnie cieplna. Sami możecie oczywiście dać, więc bardzo możliwe, że w odcinkach, nie wiem czy to na kamerkę też jakoś wpłynie, czy też nie, bo kamerka to tam też inne rodzaje i to oświetlenie. No, na takich właśnie materiałach, czy to jakieś unboxingi, czy załóżmy coś, co po prostu robię przez telefon, to też zupełnie inny efekt niż po prostu gram jakieś gry na kamerce. Więc tam nie wiem, czy to tak będzie jakoś widać, czy też nie. Natomiast tak by się prezentowała. Ogólnie lampę wam powiem, że nie jest zła. Z minusów to trochę stojak się buja, jakbym chciał jeszcze wyżej, to trochę się kolebie, że jakby ta kopa zasadził, to by się przewróciło, jakby się połamało. Więc ja to lepiej sobie obniżę, żeby to tak było w miarę z biurkiem. No i wydaje mi się, że będzie spoko, nie? Ogólnie nie wiem, czy to jakoś pływa, czy to jakiś ma ograniczony czas, na przykład te, że jakieś zasilanie, czy co. Możecie też pisać w komentarzu oczywiście, bo to nie jest do końca kabel połączony z kontaktem, żeby działało cały czas, tylko tu jest właśnie jakiś zasilacz, tu wam pokażę w ogóle. O, takie coś jest. O, może ci co wiedzą, to może powiedzą, o co tu chodzi. Więc nie wiem, to pewnie ma jakiś zakres właśnie wytrzymałości, więc to pewnie za jakiś czas będzie trzeba nowe kupić. Nie wiem jak to działa, możecie właśnie określić. Więc teraz tak, patrzcie, lampkę wyłączam, myk, do końca, o, jestem z powrotem. I teraz wyłączam z kontaktu. I w ogóle tak to wyglądało, nie?
takie coś. Tu mam jeszcze modyfikacje włączenia, wyłączenia, tu wychodzą jakieś te druty, tu wychodzą druty. Nie, tu musiałem wsadzić w ogóle te UE, wszystko takie, jakieś inne, w ogóle z takim czymś się nie spotkałem. Ale dobra, jestem zadowolony, jakoś udało mi się to wszystko wystabilizować, więc sami możecie dać znać, jak wam się podoba. No i dzięki za oglądanie oczywiście materiału, zostaw kciuka w górę, zostaw komentarz i widzimy się następnym razem. Pewnie z gier, bo ja tam tylko gry nagrywam ewentualnie, zawsze jakieś wchodzą unboxingi, czy tam rzadko vlogi, jak jakieś najlepsze momenty. Więc trzymajcie się do następnych materiałów, na razie, cześć.